Zamknął mnie w aucie. A co, jestem mało ważna? Nie powiedziałem, że jesteś mało ważna, po prostu myślałem, że wyszłaś. Jestem taka cenna. Cenna, że trzeba cię zamykać. Ale już ja na to wpadłam, ja to się nie liczy. Korzystając z momentu, gdy jest odrobinę ciszej, a zobaczcie, wyjechały kolejne szablony. Tak, i drukujemy, zaczyna się rozpędzać, także natomiast książka wygląda przepięknie i będziecie zachwyceni. Jest jeszcze ładniejsza niż historia piątkowej pizzy, a już historia piątkowej pizzy to był istny sztos, także... preorder rusza właśnie teraz! Książki. Także mój mąż wyciąga, ja biorę okładki i jedziemy do domu. No, my już po, książka wygląda przepięknie. No, zaryzykuję stwierdzeniem, że jest jeszcze ładniejsza niż historia piątkowej pizzy, a myślałam, że to już niemożliwe. Nie? Jest równie ładna. O dobra, ja może też sentyment. Tak być. Wiem, że masz, Krzyś ma straszny sentyment do historii piątkowej pizzy. Tak, natomiast ta książka jest ogromna, bo ta książka ma 168 stron, więc wyobraźcie sobie ile... Księga. To jest księga już. Tak, księga coś dobrego. I wyobraźcie sobie ile było przy tym wszystkim pracy i tak dalej, żeby te strony do siebie pasowały, zdjęcia do siebie pasowały i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj widziałam w oczach podziw, że sama to robię, bo się... Tak. Ale on się pytał? Tak, jaki grafik nam to robi? Jaki grafik? Co ty gadasz? Awansowałam na grafika, kochanie! Na grafika, fotografa, kucharza, wykonawcę i pakowacza! Bo my robimy na pakowni też! Ale jego mina, szok, sam? Jak zobaczył, że zdjęcia sam. Ale wiesz co? Tak? To tak, nie ma. Serio? Tak, to tak. Nie ma nic przyjemniejszego. Sam? No te oczy jak 5 zł, jak Mikołaj po czekoladzie. Tak, nie ma nic przyjemniejszego i nie ma większego komplementu niż jak ktoś właśnie tak się zapyta. Jak zawsze było przeprzyjemnie, przecudownie, przesympatycznie i z wielkim uśmiechem, także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy po raz kolejny przy drugiej książce i będę dziękowała przy każdej kolejnej. Słucham cię? Już niedługo. Nie zauważyłaś tej paczki? Co ty to zamówiłaś? Nie mam pojęcia, co to jest. Na ciebie jest. Drzewka. Drzewka to są. Odlitki, było, rozpakuj to szybko. Jakie drzewka? Drzewka nam wysłała jedna widzka. Mamy nie dziękować, tak powiedziała. Także absolutnie nikt nie dziękuje. Szacuj, że to tak zapakowała. I ona tak to zapakowała? Ja nie wiem, jak ona to zrobiła. To jest zawsze absurd. Ja się naprawdę wystraszyłam. Myślałam, że trup przyleciał. Myślę, nawet kształt trochę tak wypowiada. I ona nam wysłała drzewa? Jakie drzewa? Tu jest? Nie, owocowe. Ślimka tam jest. Ona jest niesamowita. Jeszcze trytytkami to spięła. Ja nie wiem, my nie możemy na książkę kartonu znaleźć, a ona znalazła karton na drzewa. I jeszcze folię. Patrz, to i grubo jest tej folii. Ona się musiała jakoś obwinąć. Ile jest tam tych drzewek? Nie mam pojęcia. Czyli jeszcze trzeba iść sadzić? No dzisiaj trzeba to sadzić. Szok, nie do wyznania. Jakie wielkie. Jakie dupne są te drzewa. To ogromne drzewa. Zajebiste. To dobrze, że nie ma... Brzydkie! A napisała co jest? Nie wiemy co jest. Nie, nie każde drzewo jest ofoliowane?
A to nie, jest co? Co to jest? To będzie coś do wsadzenia takiego pewnie. Co to jest? Bumerang. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Może kawałek korzenia trzeba połączyć. Czyli ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć drzewek i tu jest szóste jakieś. Ale jakie duże, jakie już mają pnie. No. Sześć. A to jeszcze jedno jest. Chyba, nie, nie, dwa, może to jest podwójne. Nie wiem, będzie dla nas niespodzianką. Co wyrośnie? Co wyrośnie, bo nie wiem, co jest czym. To dobrze, że nie mają liści? Postawmy je. Listopad. To dobrze, że nie mają liści. No popatrzcie, one są już wielkie. One już mogą nawet rodzić. Ale ona się zna na rzeczy, że po przycinane są. Dobra, jest, no. Jest jeden liść, mamy. Jest liść? Jest nie, ale mają gałązki zielone. Nie, nie jest. Jest dobrze nawodniony, czuję to. Jest spoko. Ale czujesz? Widzisz, jest docięty w ogóle wszystko i tak dalej. Ładnie to wygląda. Zajebiste te drzewa. No mega! Gdzie będziecie je sadzić? Nie mam bladego pojęcia. Boże. Ogromne, ja się nie spodziewałam takich wielkich drzew. Tak. I to są stare owoce. Wiesz, te stare drzewka owocowe. Tak. Nie teraz jakieś takie, te co są pędzone, no. Tylko od... bo to są samosiewki z dużych drzew. A jakbyśmy je tak w linii posadzili z orzechem? A to tak chcesz se równe robić na tym? Ja nie wiem, czy jak takie równe. Czy tam na tej skarpie, pod tym drzewem dużym. Żebyśmy byli w stanie zrywać z nich te wszystkie rzeczy. No właśnie o to chodzi, że tam pod tym drzewem on będzie straszny cień im robił też. To tutaj, na lewo od borówek. Jakby jestem przykuta do drzewa. Może je odłożyć. Na lewo od borówek może, co? Tam, gdzie jest ten, ta wierzba, czy co to tam jest. Tam myślałem przy płocie od... Ty, a może jakbyśmy sobie tak koło tarasu je postawili, to od razu z tarasu będziemy mieli pierniczać? A jak będziesz miała śliwkę, to ci będziesz miała strasznie ubrudzoną taras. No tak, prawda. Jak tam jest śliwka. Idziemy sadzić? Nie teraz, muszę dokończyć film. Ja też. Ja już swoje zrobiłam. No nie, może... Pięć drzew mamy. To jest strasznie dużo drzew. My nie mamy. My mamy. Jedno. Mamy brzozę, którą przywlekłam z tego. Z lasu. Mamy orzecha. Oj, jak bym zjadła śliwu, nie. Ja mam takiego jaka psiorę. Może jest w folii. Taki cichy i wykrzywiny. aż w samej dupie kwis poczujesz. O, mam szokobuma. Ojej, bardzo się rozpuścił. Więc jutro to posadzimy. Ja dzisiaj mam dzień niewiadomych. Co? Glosel. Ja mam dzisiaj dzień niewiadomych paczek. Masz amnezję dzisiaj. Druga tania książka. A może... Ja tego nie zamawiałam. To chętnie przyjmę, ale to nie ja płaciłam. Co? Jaka... A on sobie nie pomylił? To jest do mnie? Nie, tu jest Krzysztof Tomaszewski. No to Krzychu, co? Co? Bardzo bym chciała wiedzieć, co? Ciemno. Tu jest Marta. A to akurat jest Karma. Co to? Karma, na pewno? Tak. Co to jest? Co to jest? Kajmaki! Stanie książki? Biały mak! Znaczy nie kajmaki, tylko biały mak. To mi przyszło. Masa makowa, będę robiła rogale. Stanie książki? No nie wiem. Czemu oni zaczęli handlować? Do czytania, żebyś z tym mogła wpierniczać. Nie wiem, może jakiś jest. A nie dali książki żadnej? Zaczynają jakąś odnogę firmy, albo to? Ja już musiałam do książki. Dlaczego masa makowa biała jest taka mała, a masa jest taka duża? Chcesz trochę masy makowej, bo jak widzę za dużo to musimy. Drzewka wyłożyliśmy na zewnątrz. Mikołaj tam obserwuje. I zabieramy się za sadzenie. Ja też mam w planach pomalowanie dachu domku, bo tylko to mi zostało przed zimą. Chcemy położyć gąt, ale nie wiemy, czy nie jest trochę za zimno na to. A jakkolwiek musimy to wszystko tutaj zabezpieczyć, więc to mnie czeka. Zastanawiamy się, gdzie tutaj zasadzić te drzewka, bo niby ogród wielki, a musimy mieć jakoś dostęp do tego wszystkiego. Krzyś właśnie przyniósł mi drabinę, jeszcze muszę tylko ogarnąć farbę, ale najlepsze co jest, to wyprałam wałek. No po prostu ze mnie to jest taka ujowa pani domu, że szok. Ale przynajmniej czysty, nie? Pachnąc, jak on pachnie! Krzyś! Pachnie ci wałek. Ale jajcyska! Niuchnij wałka. Mikołaj siedzi z ciocią. O, i buziaczki! Martusia się tam dzielnie maluje. Ja posadziłem pierwsze drzewko. Już? Tutaj. Jego się naprostuje w przyszłym roku, bo ono tak się krzywi. Ale to nie ma problemu, bo w przyszłym roku sobie go po prostu jakimś palikiem wyprostujemy. A tutaj mamy coś już pomalowane.
Doszłam do tego, że ja w tym naszym domu to leczę swoje fobie, nie? Dlaczego? Jak tu przyszliśmy mieszkać, to miałam wręcz arachnofobię. Panicznie bałam się pająków. Ja wręcz potrafiłam zemdleć, gdy zobaczyłam pająka. No ale że klozet mieliśmy na polu, a tam po prostu był Jurassic World, Animal Planet i Animal Planet i Discovery w jednym. Po prostu panicznie bałam się drabin. A teraz popitalam tam na nowo. Mikołaja położyliśmy spać, mamy godzinę za 28 i zabieramy się za pakowanie waszych zamówień. W momencie skończyły się te opakowania, ale z racji, że tak bardzo wam się one spodobały, to w okresie przedświątecznym będą znowu dostępne, może nawet trochę wcześniej. Wydaje nam się, że końcówką przyszłego tygodnia paczki będą już wysyłane w tej naszej innej, niesamowitej opcji. Zaraz wam pokażę, jak będą pakowane te zamówienia, które pójdą teraz po tych 100 deklarowanych, ponieważ tak mówiliśmy, że 100 zamówień od poprzedniego vloga będzie zapakowane w te pudełka po pizzy. Bardzo szybko to stopniało i teraz pakujemy w klasyczny format pakowania książek, ale nie taki oczywisty. Wydaje mi się, że też wam się będzie podobać. Musimy oczywiście dorobić tutaj takie kątowniki, które będą robione z tej pianki, ponieważ ja sama zamawiając różne książki, one dochodzą w stanie czasami totalnie niezadowalającym i my dokładamy wszelkich starań, żeby te paczki z książkami były pakowane tak, żeby wasze rogi tutaj były nieuszkodzone i doszły w nienaruszonym stanie, ponieważ nic bardziej nie denerwuje człowieka, niż jak kupi sobie książkę i kurier po prostu ciepie nią po busie, na sortowniach rzucają ją byle gdzie i my staramy się zrobić tak, aby ona była bezpieczna i doszła do was nówka funkielnie śmigana. Także zaraz wam pokażę, jak będę ją opakowywać. Krzyś już przygotował sobie tutaj klej na gorąco. Będziemy robić dedykację i zabieramy się za pakowanie, żeby zrzucić je ze stanu i żeby jak najszybciej do was dotarły. Krzyś drukuje jeszcze takie kody rabatowe. Każda osoba, która kupi książkę Historia piątkowej pizzy, dostaje kod rabatowy na kolejną książkę. Kod rabatowy jest bardzo fajny. Daję wam książkę w mega przystępnej cenie. Wybaczcie, jeżeli się coś tam delikatnie mieszam, ale już jestem trochę zmęczona po całym dniu. Nagraliśmy dzisiaj 2 filmy, masa różnych rzeczy i jeszcze teraz na finiszu pakowanie, ale to już sama przyjemność. Cieszę się, że Historia piątkowej pizzy gości już w tylu domach i że wy zaczynacie tworzyć tą Historię piątkowej pizzy razem z nami i ta książka będzie tego powodem, przyczyną, początkiem. Ej! Teraz bierzemy się za zamówienia książek i toreb jutowych. W ogóle szałpał, mega wam się spodobały te torby jutowe i mega się cieszymy, bo nam też mega przypadły do gustu i niesamowicie lubimy ich używać. I uwierzcie mi, że gdy wy zaczniecie, to też będziecie pakować do nich absolutnie wszystko i będziecie zabierać ze sobą na wyjazdy jako takie dodatkowe, bo u nas nigdy się nie mieścimy w walizkach, chyba że lecimy samolotem, a tak zawsze jest jakaś jedna, druga, trzecia reklamówka, no nie? A teraz są torby jutowe. Także pokażę wam, jak pakujemy właśnie torby jutowe, bo mamy w różnych konfiguracjach. Jedna, dwie, cztery. Tak, no cztery. Tak, więc już wam pokazuję, jak to będzie wyglądać. Lubię taki bałagan. Źle osób uszczęśliwimy nowymi historiami, cudownie spędzonym czasem z rodziną, z różną zabawą z dziećmi.
niesamowitych historii ze znajomymi. Tak się wkręciłam teraz. Źle to nakleiłam. Są piękne historie, a z kolejną książką będzie ich jeszcze więcej. W końcu będzie odpowiedź na pytanie: mamo, mamy coś dobrego, mamy coś słodkiego, co jemy na obiad? Co będzie dzisiaj na obiad? Przestanę gadać normalnie. Co ty się kleisz do tego? Palce zostaną w paczce. Czekaj. Oddałam ci. Popatrz. No to ty, to nie jest moje. Ale pierwsze sekundy były. A ty jesteś. Przerażone. Poślemy z testem.